witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na konferencji, którą organizujemy z okazji otrzymania informacji dotyczącej dofinansowania naszej strategicznej inwestycji, która jest w tej chwili realizowana w Sanoku. Jest to inwestycja, która jest na liście strategicznych inwestycji dla sportu polskiego. Jest to Centrum Rehabilitacji i Sportu, które jest realizowane na terenie Mosiru. Na stronie VIP Ministerstwa Sportu i Turystyki jest informacja o kwocie przyznanej na tą inwestycję, jak również i procent tejże inwestycji, jaki to jest procent, będzie realizowany z finansowania ze środków ministerstwa. Chcieliby Państwu poinformować, że ten procent to jest, tak jak tutaj było mówione, stosunkowo wysoki. Jest to 15,5 miliona złotych, które w najbliższych 2-3 latach będzie przekazane na tą inwestycję. Jeżeli patrzymy na kwotę, która ten projekt dotyczy, to projekt dotyczy kwoty 38 milionów 200 tysięcy złotych. Jeżeli to poanalizujemy, to się okaże, że dofinansowanie do tego naszego realizowanego projektu to jest 40% i 0,5%. Czyli jest to w bardzo dużym stopniu inwestycja, która będzie realizowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na tej stronie można się już doszukać takiego harmonogramu, jak ta inwestycja będzie realizowana, ale tutaj tak naprawdę proszę bez obaw, bo ten harmonogram dopiero będzie tworzony przez nas, przez Urzędy Miasta Sanok, przez dyrektora Mosiru, będzie przedstawiany do akceptacji Ministerstwu Sportu i na pewno harmonogram będzie adekwatny do realizacji tejże inwestycji. Bez obaw ta inwestycja w takim planie, który jest realizowana do końca przyszłego roku, właściwie całość tej inwestycji ma być oddana, a jak pamiętamy 28 września 2018 roku ma być oddany basen kryty. Cieszymy się bardzo i tutaj w tym miejscu ja bardzo chciałbym podziękować tym osobom, które się przyczyniły do tego, że w takim wysokim stopniu ta inwestycja jest dofinansowana przez ministerstwo. W pierwszej kolejności musimy to chyba podziękować ministrowi, wiceministrowi sportu i turystyki, panu Jarosławowi Stawiarskiemu, który jak był tutaj na tym spotkaniu 8 września na symbolicznym łopacie na tej inwestycji, obiecywał, że ta inwestycja jest dla niego, dla ministerstwa, dla sportu polskiego bardzo ważna. Przez to ważna jest również dla nas, dla burmistrzów, dla dyrektora Mosiru, a jednocześnie dla społeczeństwa sanockiego. Obiecywał, że rzeczywiście będzie duży procent dofinansowania i rzeczywiście tak duży procent sfinansowania został zrealizowany. Osób, które przyczyniły się do tego, że ta inwestycja w takim wysokim stopniu jest dofinansowana, jest na pewno kilku. Na pewno musimy pamiętać o panu europośle Tomaszu Porębie. Musimy pamiętać tutaj, mówię z całą odpowiedzialnością, o pośle ziemi sanockiej, czyli panu Piotrze Uruskim. Musimy pamiętać również o marszałku, musimy pamiętać jeszcze o szeregu osobach, ale również o mieszkańcach Sanoka, którzy kibicowali nam, żeby ta inwestycja rzeczywiście była realizowana, żebyśmy rozpoczęli tę inwestycję, żebyśmy nie obiecywali, tylko realizowali. W jak największym procencie ona była realizowana z pieniędzy zewnętrznych, o co cały czas zabiegałem. Na ostatniej sesji było pytanie, w jakim to procencie, no nie było, nie mogłem powiedzieć, natomiast w tej chwili mogę powiedzieć, że ona jest 40,5% realizacji jej będzie z inwestycji, z pieniędzy zewnętrznych Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Tym wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły i tu dyrektorowi, no sam sobie nie będę dziękował, ale dyrektorowi, wszystkim pracownikom, którzy tak dobrze to przygotowywali, dokumentację, żeby ona zaistniała w tak krótkim czasie, ta inwestycja. Proszę pamiętać, że ta inwestycja się ukazała na liście projektów strategicznych dla sportu polskiego 1 sierpnia 2016 roku. Natomiast 5 stycznia 2017 podpisana została umowa, a 8 maja 2017 roku rozpoczęliśmy tę inwestycję, a 28 września 2018 roku zakończymy właściwie gro już tej inwestycji, bo oddamy do użytku basen kryty z pełną infrastrukturą odnowy biologiczne i rehabilitacyjne. Panie Tomaszu.
No cóż ja mogę powiedzieć, ja bardzo się cieszę z tego, że faktycznie wczoraj ukazała się ta lista i mogliśmy już wczoraj z burmistrzem rozmawiać na ten temat. Dzisiaj burmistrz chciał poinformować mieszkańców o tym, jak wielkie jest to dofinansowanie, a jest to duże dofinansowanie, biorąc pod uwagę ilość inwestycji w Polsce, ponieważ na ministerstwo przeznaczyło około 190 milionów kwoty na wszystkie inwestycje strategiczne, a do nas wpływa bardzo ważna suma 15 milionów 500 tysięcy złotych. Tak jak burmistrz powiedział, harmonogram będzie troszeczkę inaczej wyglądał, ponieważ projekty, dokumentację, którą tworzymy akurat na MOSiR-ze, tą stricte finansową i harmonogram będziemy łącznie z fiszkami przedstawiać ministerstwu w pierwszych fazach każdego roku. W tym roku już do 20 czerwca musimy złożyć pełny wniosek, który zostanie zatwierdzony, i harmonogram kosztów, jakie poniesiemy na ten rok. Także to będzie wszystko przedstawione w odpowiednim czasie. Cóż, ja się bardzo cieszę z tego dofinansowania, biorąc pod uwagę to, że nie zawsze było tak optymistycznie przy tworzeniu tej dokumentacji i szereg osób naprawdę dużo czasu poświęciło, i nawet dzisiejsza konferencja świadczy o tym, że jesteśmy w pełnym biegu, a to, co się dzieje już tam na dole na MOSiR-ze, to też świadczy o tym, jak te prace są zaawansowane, że idziemy do przodu. Proszę Państwa, do przodu idziemy z różnymi również elementami. Ja dzisiaj tutaj gościłem pana wiceprezesa Polskiego Związku Lekatetyki, pana prezesa Polkowskiego. Tak samo walczymy o wierchy, tak samo walczymy o bieżnię lekatetyczną. Dużo się rzeczywiście w tym sanoku dzieje, dużo w tej obszarze. Natomiast ja bym proponował w tej chwili, abyśmy Państwu taką krótką prezentację, jak to wygląda chociażby w przeliczeniu na te inwestycje, które w tej chwili były ukazywane, jaka jest średnia, żeby zobaczyć, jak dużą kwotę otrzymał sanok. A później, jeżeli Państwo będziecie mieć do nas pytania, to będziemy służyć odpowiedziami. Jeśli chodzi o nasze Centrum Rehabilitacji i Sportu, jak Państwo widzą, wizualizacja, jaka ostatnio ukazała się na naszych stronach, zarówno miejskich, jak i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przedstawia już kubaturę pełnego budynku. Budynek taki w kształcie literki L, który będzie odzwierciedlał ten teren zagospodarowania, a mamy do zagospodarowania prawie 2 hektary obszaru. Jest to budynek obejmujący tą część rehabilitacji odnowy biologicznej oraz tą rekreację, która nas najbardziej interesuje. Ale przejdźmy do Departamentu Infrastruktury Sportowej. Tutaj pan burmistrz może opowie o tym dofinansowaniu. Jak to się przedstawia? To znaczy, jak Państwo widzicie, to jest dofinansowanie 15,5 miliona złotych. Ten harmonogram, tak jak powiedziałem, proszę się naprawdę nie przejmować. I to są nieostateczne pieniądze, które my uzyskujemy. Na pewno tyle, podejrzewam, że zobaczymy, jak na końcu tej inwestycji, jakie pieniądze uzyskamy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale przecież pamiętać, że my tworzymy montaż finansowy z różnymi jeszcze innymi instytucjami. Tutaj nie do przecenienia jest ten projekt ukraińsko-białorusko-polski. Przecież tam z tą miejscowością Winogradiw próbujemy składać w tej chwili aplikacje. Do końca mamy czerwca przygotowanie projektu. Jeżeli nam to rzeczywiście wypali i będziemy mogli otrzymać dofinansowanie, to ta kwota dofinansowania będzie następna około 5 milionów złotych. Czyli jeżeli by to wszystko się tak naprawdę udało, to już będziemy mieć ponad 20 milionów złotych, czyli zdecydowanie będzie to więcej niż 50% inwestycji z pieniędzy zewnętrznych, a przecież to jest nie koniec, bo jeszcze pamiętamy o tym, że mamy PFRONy czy inne instytucje, ale to dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę będziemy wyposażać tę instytucję. Na tym etapie ją na razie tak naprawdę budujemy. Jak to się przedstawia w konglomeracie z innymi inwestycjami, które były dofinansowywane przez ministerstwo? Tak jak tutaj Tomasz mówił, 190 milionów, czyli no 8% mniej więcej to są nasze środki, które otrzymaliśmy z całości tej inwestycji ministerialnych. Na wszystkie inwestycje strategiczne w Polsce oczywiście. To jest 30 parę inwestycji, które były realizowane, tak mniej więcej to taka kwota była. My 15,5 miliona złotych. Proszę zobaczyć średnie dofinansowanie. Średnie dofinansowanie tych wszystkich inwestycji to jest mniej więcej niecałe 5 milionów złotych. Nasza inwestycja
15,5 miliona złotych. No chyba tutaj tylko może być radość naszych burmistrzów, radość dyrektora i również mieszkańców, bo tak naprawdę o wiele mniej tych środków pójdzie na tę inwestycję z pieniędzy tych własnych. Będziemy mieli środki finansowe na realizację innych inwestycji, też również ważnych dla naszego miasta i dla mieszkańców. Tak to mniej więcej wygląda na tle ogólnopolskim, tak jak ty burmistrz powiedział. To jest średnia dofinansowania i to jest no, dla nas duży chyba taki plus za tą ciężką pracę, którą wykonaliśmy w tym okresie, bo naprawdę, jeżeli ktoś by tak analizował, ile dokumentów, ile odbyło się rad budowy, jaka jest pełna gonitwa i przygotowywanie tej dokumentacji zarówno teraz projektów wykonawczych, budowlanych, to wszystko kosztuje, a oprócz tego musimy jeszcze z ministerstwem być na bieżąco, dostarczać im dokumenty, które jak widać, można powiedzieć, przyniosły efekt. Jeszcze raz powtarzam, że ta inwestycja została ujęta na liście projektów strategicznych dla sportu polskiego 1 sierpnia 2016 roku. Musieliśmy stworzyć program funkcjonalno-użytkowy. Dlaczego program, a nie projekt? Dlatego, że byliśmy pełni obaw, czy uda nam się zrealizować tę inwestycję w terenie Mosiru, gdzie jest teren zalewowy. Ten program funkcjonalno-użytkowy nam powiedział, że możemy. Stworzyliśmy przygotowanie do przetargu. Przetarg, potem musieliśmy zwiększać kwoty w budżecie, żeby mieć zabezpieczenie. Potem uruchamialiśmy podpisanie umowy w formie projektu i budu 5 stycznia. Na koniec marca projekt budowlany, 25 kwietnia zezwolenie na budowę, 8 maja rozpoczęliśmy tę inwestycję. Ta inwestycja w tej chwili ona może nie rośnie w oczach, ale bo w tym momencie tam trzeba najpierw wylać ten suchy beton, który został wybrany i to musi być wylane, ale proszę wierzyć, że lada moment to tam będzie dużo pracowników i będzie rzeczywiście pokazywany ten obiekt. Stan surowy tego obiektu musi być przed jesienią tego roku, przed zimą, żeby można było go wykańczać w czasie okresu zimowego. Jeszcze mamy taki jeden slajd, ale który tak naprawdę nie chcielibyśmy Państwu pokazywać ze względu na to, że obliczenia mogą być mylne i mogą wywołać jakąś tam nieścisłości w tym wszystkim, ale możemy powiedzieć, że nasza inwestycja jest, jeśli chodzi o listę Ministerstwa Sportu, na podium i te wszystkie inwestycje, 40 bodajże, chyba tak, no, prawie blisko 40. Blisko 40, to faktycznie jesteśmy w samej czołówce. Są dużo większe inwestycje, dużo bardziej chłonne, ale naprawdę kwotą nie przewyższające nas zbytnio, dlatego też cieszymy się bardzo i w tym momencie, tak jak mówię, to gwarantuje jedną rzecz, że te pieniądze, które musielibyśmy wtedy przeznaczyć na budowę tego centrum, będziemy mogli przeznaczyć na realizację innych ważnych inwestycji na terenie miasta Sanoka, które będą służyć tak naprawdę mieszkańcom Sanoka. I tutaj jeszcze bym dodał do burmistrza, że faktycznie tą kwotę, nie możemy dzisiaj powiedzieć, jaka kwota jest dofinansowania. My tylko o Ministerstwie Sportu mówimy. To jest pełna kwota, którą wiemy, że w umowie będzie zawarta, 15,5 miliona. Ale są sytuacje takie w Ministerstwie Sportu, że nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują w danym okresie budżetowym kwotę. Dlatego my też na bieżąco, mam nadzieję, że uda nam się wszystko na bieżąco tak realizować i dokumentację tak stwarzać, aby przechwycić część funduszy, które już udało się nam w innych projektach przechwycić w takiej formie, że gdzieś tam została pula na przykład 200-300 tysięcy czy większej puli, bo przy inwestycjach strategicznych są dużo większe pule do wykorzystania i wskoczyliśmy z modernizacją naszego projektu na wierzch. Pan dyrektor Mosiru jest takim optymistą, ale ja powiedziałem jeszcze raz. My rzeczywiste kwotę dofinansowania i procent dofinansowania będziemy mogli powiedzieć na koniec inwestycji. Bo rzeczywiście po tej drodze, które jeszcze tych 2-3 lata niecałe będzie to trwało, jest szansa na to, że część tych pieniędzy otrzymamy. Ja już nie mówię o innych zewnętrznych źródłach zasilania, bo to już wymieniłem chociażby ten projekt czy inne, natomiast mówimy tylko i wyłącznie o środkach finansowych. Na tym etapie mamy przyznane 15,5 miliona złotych i ja też uważam, jestem tutaj optymistą, że to nie jest ostateczna kwota. Na koniec tej inwestycji ta kwota będzie w rzeczywistości większa. Ta inwestycja to nie była pisana od początku patykiem po wodzie, tak jak inne inwestycje. Były to inwestycje, gdzie musieliśmy je wpisać na listę projektów, gdzie musieliśmy walczyć o środki, a teraz musimy walczyć o to, żeby ta inwestycja była dobrze realizowana. Wymieniałem tu różne osoby, natomiast tu jeszcze nie umieszkam wymienić tutaj
niedaleko ode mnie stojącego pana burmistrza Edwarda Olejkę, która pilnuje tej inwestycji tak naprawdę. Współpracuje z firmą, tą osobą drugą to jest, prawda, Mosir i pan Tomasz Matuszewski, ale tutaj ze strony miasta pan burmistrz jest nie do przecenienia i ta inwestycja na pewno będzie fajnie realizowana i zobaczycie państwo, że wszyscy będą zadowoleni. I sportowcy, którzy będą tutaj przyjeżdżać, te związki sportowe, na tym etapie mamy 6, walczymy o jeszcze inne, ale również mieszkańcy miasta Sanoka. To jest inwestycja, którą my nie przekazujemy nikomu, ona jest w mieście, jest własnością miasta, na terenie Mosiru i będzie służyła mieszkańcom miasta Sanoka już pod koniec roku 2018, a sezon letni 2019, ja uważam, że jak będzie wtedy oddawana również i obwodnica Sanoka, ci ludzie nie pojadą w Bieszczady, tylko się zatrzymają w Sanoku, bo tyle różnych rzeczy będzie pozytywnych, że zostaną tutaj w Sanoku. Ja w dużej części jestem pewien, że tak się stanie. Cieszymy się bardzo i dziękujemy tym, którzy jeszcze raz do tego się przyczynili. No i wszystkiego dobrego. I teraz państwo tylko patrzcie na to, jak to jest, te inwestycje są realizowane i inne również inwestycje w Sanoku.